Witam serdecznie, ja jestem Corentin. Pod koniec 2023 roku Kacper Sztuka został ogłoszony nowym członkiem programu młodych kierowców Red Bulla. W przeszłości juniorem Byków był jeszcze jeden kierowca, który miał okazję startować w wyścigach pod polską flagą. Tym zawodnikiem był Kevin Mirocha i jego karierze przyjrzymy się w dzisiejszym odcinku. Jeśli podoba Wam się moja twórczość, to zostawcie łapkę w górę i nie przedłużając zapraszam do oglądania. Kevin Mirocha urodził się 7 października 1991 roku w niemieckiej miejscowości Hamm. Jego rodzice to polscy emigranci z Koszalina. Kevin dość często tam przyjeżdżał po to, by móc odwiedzić swoją rodzinę. Karierę sportową rozpoczął w roku 1995 od startów w kartingu. Jeździł zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. W 2007 roku Mirocha przerzucił się na bolidy jednomiejscowe. Kevin trafił do serii Formuła BMW ADAC. Co ważne, w tamtym roku trafił do szkółki juniorów Red Bulla, gdzie w tym samym czasie przebywali m.in. późniejszy 4-krotny mistrz świata Formuły 1 Niemiec Sebastian Vettel oraz przyszły mistrz Formuły E WEC i Le Mans Szwajcar Sebastian Buemi. Choć Kevin Mirocha to pierwszy polski junior Red Bulla, to do roku 2011 jeździł z niemiecką licencją. W formule BMW polsko-niemiecki kierowca zakończył sezon 2007 na 8 miejscu z dorobkiem jednego podium. Zajął trzecie miejsce na znanym z serii DTM Lausitzring, który znajduje się około 60 km od granicy z Polską. Ponadto wziął też udział w warszawskim BMW Sauber Pitlane Park, gdzie przez pana Andrzeja Borowczyka był przedstawiony jako przyszły polski kierowca Formuły 1. No, nareszcie! Proszę Państwa, ten chłopak nawet nie ma 16 lat. Może to jest przyszły Robert Kubica, może nawet coś więcej. Zaraz z nim porozmawiamy. Po tamtym sezonie Red Bull zakończył współpracę z Mirochą i tym samym udowodnili, że zbyt szybko tracą cierpliwość do swoich juniorów. Pomiędzy Kevinem Mirochą a Kacprem Sztuką w programie Red Bulla nie pojawił się żaden Polak. Co prawda w 2023 roku w Formule 2 pod ich patronatem jeździł mający polskie korzenie Enzo Fittipaldi, wnuk Emersona, ale zawsze jeździ jako reprezentant Brazylii. Po opuszczeniu szeregów Red Bulla Kevin Mirocha na sezon 2008 przeniósł się do niemieckiej Formuły 3. Sezon zakończył na 6 miejscu, zdobywając 4 miejsca na podium. Najlepszy był dla niego drugi weekend na Hockenheim, gdzie w pierwszym wyścigu był trzeci, a w drugim zajął drugie miejsce. W sezonie 2009 Kevin trafił do serii F3 Euro Series, gdzie w latach 2003-2004 ścigał się Robert Kubica. Niestety, ten epizod w karierze Mirochy był totalną porażką. Nie dość, że nie dokończył sezonu, to jeszcze nie zdobył punktów. Ciekawostką jest fakt, iż mistrzostwo tej serii w tamtym sezonie wywalczył nieodżałowany Francuz Jules Bianchi, a nagrodę dla debiutanta roku zgarnął Fin Valtteri Bottas. W 2010 roku Mirocha jeździł w Pucharze Europy Północnej Formuły Renault 2.0, przy czym nie przystąpił do wszystkich rund. Mimo to jednak zajął w klasyfikacji 9 miejsce, stając 3 razy na pudle. Jeden z wyścigów na Hockenheim udało mu się wygrać z pole position. Na 7 miejscu w tej serii sklasyfikowany został Jakub Śmiechowski, który w 2023 roku z polskim zespołem Inter Europol Competition wygrał Le Mans w klasie LMP2. W sezonie 2011 Kevin trafił do zespołu Ocean Racing Technology w serii GP2 obecnej Formule 2. Początkowo miał jeździć w GP3, obecnej Formule 3, ale skorzystał z okazji, by móc jeździć autem wyższej klasy. Sezon w głównym zapleczu Formuły 1 należał do nieudanych, gdyż nie zdobył punktów, do rundy na Silverstone nie przystąpił z powodu kontuzji, a w Belgii i we Włoszech zastąpił go inny były junior Red Bulla, Nowozelandczyk Brandon Hartley, któremu udało się zdobyć 4 punkty. Mistrzem GP2 w tamtym sezonie został zaś kierowca znany z F1, obecnie jeżdżący w IndyCar, Francuz Romain Grosjean. Dla Kevina Mirochy był to ostatni rok startów pod flagą niemiecką. W 2012 roku Kevin Mirocha nareszcie mógł startować jako Polak, a jego menadżerem został komentujący wyścigi Formuły 1 na Polsacie, ostatni mistrz polskiej Formuły 3, Maurycy Kochański. Obydwaj podjęli decyzję, że polski kierowca będzie jeździł w FIA F2, która nie ma nic wspólnego z obecną Formułą 2.
Powstała ona w 2009 roku, a jej promotorem został były kierowca F1, Brytyjczyk Jonathan Palmer, ojciec Joliona. Celem powołania tej serii było to, by kierowcy, których nie stać na starty w GP2 i GP3, mieli jakąś alternatywę. Koszt startów palmerowskiej F2 wynosił około 200 tysięcy funtów za sezon. Każdy miał do dyspozycji ten sam bolid zaprojektowany przez Williams Grand Prix Engineering. Z tego też powodu każdy mistrz tej serii otrzymywał w nagrodę test bolidu Williamsa. Co ciekawe, zawodnicy, którzy skończyli sezon na drugim i trzecim miejscu, również otrzymywali test, ale bolidem serii GP2. Co ciekawe, przed Mirochą w palmerowskiej Formule 2 mieliśmy już reprezentanta Polski. Była nią kobieta Natalia Kowalska. W 2010 roku zajęła 19 miejsce z dorobkiem 3 punktów, a w roku 2011 wystartowała tylko w 4 wyścigach i nie wywalczyła ani jednego oczka. Mirocha otrzymał wsparcie finansowe od Polsatu. Logo cyfrowego Polsatu oraz internetu LTE widniało na kombinezonie i bolidzie kierowcy. Ponadto występował jako stały gość w ich studiu F1 razem z kierowcami Verva Racing Team w Porsche Super Cup. W latach 2012-2013 byli nimi Jakub Giermasiak oraz Patryk Szczerbiński, którzy mieli okazję testować bolidy GP2 oraz GP3. Co ważne, Kevin Mirocha mówił po polsku tak płynnie, że tłumacz nie był mu potrzebny. No, jak już on powiedział, Felipe Massa był super team player, on bardzo szybko jechał, ale też musimy powiedzieć, że Nico Hülkenberg też bardzo dobrze. Słusznie, pamiętajmy Hülkenberg. On troszkę nieszczęście miał, bo no, bolid się ruszył tył i wpadł na Hamiltona. Kalendarz sezonu 2012 Formuły 2 składał się z 8 weekendów. Odbywały się one tylko i wyłącznie w Europie. Podczas pierwszego weekendu na Silverstone Mirocha nie zdobył ani jednego punktu. Dużo lepiej poszło mu podczas drugiej rundy w portugalskim Algarve. Punktował w obydwu wyścigach, a podczas pierwszego z nich stanął na podium, zajmując 3. miejsce. Czwarta runda na Spa była dla Polaka huśtawką nastrojów. Pierwszego wyścigu nie ukończył, a w drugim zajął 3. lokatę. Po rundzie w Belgii kierowcy F2 znowu udali się do Wielkiej Brytanii. Tym razem na Brands Hatch, z którym ta seria ma czarne wspomnienia. W 2009 roku podczas jednego z wyścigów Brytyjczyk Henry Surtees został uderzony w głowę kołem, które odpadło od innego bolidu. W wyniku urazu kierowca zmarł w wieku zaledwie 18 lat. Co ciekawe, ojciec Henry'ego, John Surtees, to jedyny kierowca, który był jednocześnie mistrzem świata Formuły 1 oraz MotoGP. Wracając do Mirochy. Polak z obiektem Brands Hatch ma miłe wspomnienia, gdyż podczas pierwszego wyścigu odniósł pierwsze i ostatnie zwycięstwo w F2. Do jednego z wyścigów na Hungaroringu ruszał z pole position, ale nie przełożył to na wygraną w wyścigu, gdyż zajął 2. miejsce. Podczas finału sezonu na włoskiej Monce Kevin zdobył podwójne podium. 3. miejsce w pierwszym wyścigu oraz 2. w drugim. Tym samym Kevin Mirocha w palmerowskiej F2 zdobył 1 pole position, wygrał 1 wyścig, 6 razy stanął na podium, a na koniec sezonu był 6 z dorobkiem 159,5 punktów. Choć polski kierowca nie otrzymał testu bolidu F1 czy GP2, to cały czas wierzono, że jego kariera nabierze rozpędu. W 2013 roku polsko-niemiecki kierowca planował wrócić do GP2. Miał nawet oferty od czołowych zespołów. Niestety, zawodnik nie był w stanie uzbierać wystarczającej ilości pieniędzy. Kariery w palmerowskiej F2 nie mógł kontynuować, gdyż po zakończeniu sezonu 2012 upadła. W tej sytuacji Kevin Mirocha podjął decyzję o zakończeniu kariery kierowcy. Brak budżetu to tylko jeden z wielu powodów, dlaczego Kevin Mirocha nie trafił do Formuły 1. Przeszkodą okazał się być program Red Bulla, który zbyt szybko zrezygnował z jego usług. Co więcej, żaden inny program juniorski nie dał szansy Kevinowi. Serie juniorskie, w których jeździł Mirocha, nie były zbyt prestiżowe, a jednym z dowodów na to jest fakt, iż żaden mistrz palmerowskiej Formuły 2 nigdy nie zadebiutował w wyścigu Formuły 1. Dość powiedzieć, że większe szanse na F1 mieli Kuba Giermasiak oraz Patryk Szczerbiński, którzy poza testami GP2 i GP3 jeździli na pełen etat w Porsche Super Cup, która towarzyszy Formule 1.
Swoje 3 grosze dorzucił również fakt, iż Polsat nie dał szansy na skomentowanie wyścigu nie tylko Mirosze, ale także Szczerbińskiemu i Giermasiakowi. Dla porównania, Robert Kubica przed debiutem w Formule 1 miał okazję skomentować kilka wyścigów na antenie TV4, m.in. Grand Prix Brazylii z roku 2004. Wyrzucają w powietrze, zasłania czasami bolidy, jeśli teraz nie, ponieważ nie ma dużo deszczu, to nie jest aż tak mokry, ale jeśli pada, to czasami bardzo ciężko jest nawet zobaczyć zawodnika jadącego z przodu. W 2022 roku po wieloletniej przerwie Kevin Mirocha dość nieoczekiwanie wrócił do ścigania. Startował w Indiach w serii Indian Racing League. Podczas weekendu na znanym z Formuły E torze w Hyderabad zajął w drugim wyścigu trzecie miejsce, a w trzecim był drugi. Podczas ostatnich wyścigów danego weekendu w tej serii, podczas pitstopów dochodzi do zmiany kierowcy, podobnie jak w wyścigach długodystansowych. Zmiennikiem Mirochy była kobieta, Czeszka Gabriela Ilkowa. Co ważne, Kevin Mirocha w hinduskiej serii startował jako reprezentant Polski. Po tym epizodzie jednak polsko-niemiecki kierowca znowu przestał się ścigać. Reasumując, Kevin Mirocha swego czasu był wielką nadzieją, by stać się drugim po Robercie Kubicy Polakiem w Formule 1. Jednak przede wszystkim niski budżet i brak sukcesów w seriach juniorskich przekreśliły marzenia o jeździe w czołowych seriach wyścigowych. Niewiele osób również pamięta, że to właśnie Kevin Mirocha, a nie Kacper Sztuka, był pierwszym polskim członkiem najlepszego programu juniorskiego w historii motorsportu. A czy według Was Kevin Mirocha miał szansę na awans do Formuły 1? Piszcie w komentarzach. Na dziś to wszystko, subskrybujcie mój kanał i udostępnijcie materiał znajomym. Dzięki za uwagę i widzimy się wkrótce. Cześć!